Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konrad Ojc, a dzisiaj kontynuujemy naszą podróż Delay Valley nowymi lokomotywami. Spieszniki mamy włączone, oświetlenie kominy możemy wyłączyć. Walny sprzęt. Jakoś dziwnie wychodzę. Przyzwyczajenie z tamtych lokomotyw. No tutaj już jest normalnie. Dobrze, napinamy skład. Budzi. Wieziemy ile? 470 i 300, no 800 ton. 800 ton wieziemy. No panie, żeś chyba przychwalił. Rozwalniamy. Tamtych lokomotyw na taką wagę byśmy musieli mieć 3. Tych mamy tylko 2. Na razie jakoś ciągle, nie te 30 jedziemy. A tamte 3 lokomotywy musiały być, żeby jechać 30. Z tego co pamiętam. Chodziło w prawo. Dobrze jest. Dobra, już wyjeżdżamy z tych górek. To już jest maks, jeżeli nie chcemy, żeby nam się silnik przegrzał. Dobra, podduś pan, podduś. Jeszcze mamy zapas temperaturowy. Jeszcze to jest olej.
czasem wyższej temperatury, tylko do 120 się grzeje olej, niemożliwe. Nawet w fasobówkach jest więcej. Trochę unormowało, można spuścić z mocy nerwka. Temperatura oleju spada. Trochę bardziej jak temperatura wody. Nic, a nie olej, moim zdaniem, ale... No cóż, to tylko moje zdanie. Tutaj się boję, co tu będzie. Chociaż chyba my kiedyś jechaliśmy też już ten. To nie było źle. Już nie pamiętam. Ale już trzeciej lokomotywy do tego zestawu nie będziemy brać, bo i tak ciągniemy bardzo długi skład. No jeszcze jestem w zakręcie, widzicie dopiero. Wystarczająco długi. Dłuższych już chyba nie będziemy robić. Po co? Lokomotywa, to tyle wagonów, to powinno w pojedynkę ciągnąć, jak na moje. Ładnie, ładnie idzie. 30 bo 30, ale jedzie. Nie zwalnia. Najlepsze cały czas piłuje prawie na maksymalnej mocy, a on się nie grzeje. To jest ta przedostatnia pozycja. I się nie ślizga. Fajnie. Znamy długi skład. Z której lewej, lewej. No widzicie, teraz przez te góry tu przejeżdżamy. Już się teren wyrównuje, to jej prędkość się robi lepsza. Obserwuję skaźnik paliwa, bo jeszcze nie wiem, jak to jest w tych lokomotywach. Trzy lokomotywy wyszły trochę żwawiej, a chyba też, bo nawet tyle 800 ton chyba ciągnęli. To mi się wydaje. Będzie zmniejszenie. Dobra, odpuść pan trochę. Chyba 40 było. Było 40. My po lewej strony musimy się utrzymać. Dobrze ustawione, fajnie. I znowuż pod górę, ale to już potem będzie na prosto.
takie gorzki to sobie, no niestety nawet w naszym PKP lokomotywy jakimś poradzą. Zresztą nie tylko w naszym. Zobaczcie, mamy kwibunek, plecak. My fajnie. Coś się dymi. To nic dobrego. O niczym dobrym to nie świadczy. Ciekawe. A widocznie jak to przechodzi na czerwone, to wtedy się tak robi, że wtedy ten olej szybciej schodzi, bo się pali. Możliwe. Widzę, że szybciej wcale to nie jedzie niż tamte. Tamte też to nie zasuwały. Tylko, że miały problem z rozpędzeniem się ten też. Ale czy pojedzie szybciej? Niby się rozpędza. Jest 80, zaraz będziemy zwalniać. Trochę dynamicznego zaciągu. Silnik się grzeje, oczywiście wiadomo. Dobra, i tu się trzeba będzie wjazd, wjazd i potem my w lewo. W końcu trochę ciszy, nie? Było trochę ciszy i już się zaczęło. Wystarczy. Wiem, starczy w tą stronę. Dobra, i my teraz w lewo. Pamiętać. Przestawić. By nie było jajek. Już od razu pierwszą pozycją. Będzie zwolnić.
drugą pozycję. Na trzecią pozycję. Trochę mi się musi podtrzeć. Nie powinien aż tak za mocno, że się wentylatorek uruchomi, chociaż to i tak nic nie daje. Nie no, coś tam daje w sumie. Już więcej nie rośnie, nie, temperatura. Temperatura w porządku. Chociaż ten, hamulce się nie psują i klocki. Tyle na braniu. Ale czy lepiej na tym wyjdziemy? Wyjechały, dały radę. Tutaj w lewo to się zgadza. Według mapy trzeba jakoś tam wprost to przejechać. To chyba jest dobrze ustawione, jak się nie wiem. Wentylator, ale nie działa. W sumie miałem dać już tak dawno, a zapomniałem. Wyłączyć to oświetlenie też. Hajcuje. W sumie jeszcze stąd mogliśmy wziąć coś. Dokoptować. No teraz będziemy jechać przez to owócenie. Ciekawe, czy też mają coś na fabrykę maszyn. Będziemy przejeżdżać przez tor B. Mi się tu w sumie zatrzymał. Tędy, panie, no to możemy pojechać tędy. Ty tutaj sobie hamuj. Ja podskoczę tu, nie? Myślę, że się nic złego nie powinno wydarzyć. Tylko nie uciekaj. Port i miasto. Port i miasto. Rynek żywności i miast. Wszystko jest na port i miasto. Fajnie, fajnie.
właśnie jak będziemy jechać z powrotem. Wiadomo, że to jest dużo zleceń na porty miast. Takich nawet dużo wartych. Ale to i ciężki. Się patrząc. No dobrze. Że wtedy ukradniemy tą trzecią lokomotywę. Stamtąd jedno zlecenie. Stąd dwa. Dobrze, drodzy Państwo, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się zabierzę i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.